Gram Artura, przyjaciela głównej postaci w tym filmie, czyli Marka, granego przez Sambora Czarnotę. Przyjaciel, a jak to bywa wśród przyjaciół, czasem się coś psuje i tak jest też w tym przypadku. Bracia? Pewnie. Tylko mnie nie uduś. Co, ty podrywasz dziewczynę, za którą wiesz, że szaleje? O czym ty mówisz? Kiedyś byliśmy jak bracia, pamiętasz? I tak to później się dzieją, różne dramaty, także tak naprawdę wszelkie zło pochodzi od kobiet. Po prostu. Chciałam cię zniszczyć. Ty nie masz serca, ty nie masz duszy. Wiesz, kim jesteś? Wiem. Halo, księżniczki. Zapraszam na poczęstunek. No śmiało nie gryzę. Śmiało, to spierdalaj. Kurwa. Wyzwolona chuja się boję jak diabła. No, myślę, że ten film mieści w sobie parę gatunków, ale oscyluje wokół thrillera metafizycznego, bym tak nazwał. Można powiedzieć psychologiczny, ale metafizyczny może bardziej pasuje, bo mi klimatem kojarzy się troszkę z Mistrzem i Małgorzatą, chociaż reżyserzy uciekają od jakichkolwiek takich porównań. Ale dla mnie to jest jak najbardziej pochwała. I że jeżeli uzyskać by taki klimat, jaki towarzyszy w książce Bułhakowa w tym filmie, no to byłby ogromny sukces. Wszystkie sprawy metafizyczne i pozarozumowe odgrywają tutaj bardzo dużą rolę. Myślę, że tak jak i w życiu niektórzy bardziej w to wierzą, niektórzy mniej, tak też film będzie przemawiał do niektórych bardziej, do niektórych mniej. Ja osobiście czuję, że jakiś drugi świat nam towarzyszy nieustannie i coś się wokół nas dzieje, czego nie widzimy, a lub też nie rozumiemy, i rzeczy, które się nie śniły filozofom, się przydarzają na co dzień. Także to mnie chyba zaintrygowało, czytając ten scenariusz, i dlatego wziąłem to w rolę. Streszczaj się, nie mam czasu. Mareczku, jak Boga kocham. Serce się kraje, że do tego doszło. Nawet nie podchodź. Zwłaszcza jeżeli jesteście młodymi osobami, czeka was i strach, i pewne niespodzianki, bo słyszałem, że moi koledzy nagrali bardzo pikantne sceny erotyczne. Bardzo mi szkoda tych scen erotycznych, aczkolwiek ich brak gwarantuje mi spokój w domu. Bo mnie po prostu ukatrupiła ta cholera diablica ta! Po ujęciu? A tam stop! Natomiast no, przekonał mnie przede wszystkim scenariusz i chęć poznania i współpracy z braćmi Skolimowskimi, bo słyszałem, że są bardzo charyzmatycznymi, ciekawymi postaciami. No i rzeczywiście to się potwierdziło. Róbmy!
Puśćcie coś, chłopaki, puśćcie coś. Chłopaki, widzicie to drzewo? No, wyróżników jest sporo rzeczywiście. Przede wszystkim jest ich dwóch. I to już jest charakterystyczne. Poza tym mają długie włosy. Są takimi surferami planów filmowych. Są podobni do taty, choć pewnie tych porównań nie lubią. Czuję jego geny, dwa, które chodzą tutaj. Jeden w skórze, drugi w krótszej skórze. To chodzą tutaj. I myślę, że mają po nim zacięty i uparty charakter i przekonanie o swojej wielkości. No i to nam towarzyszy na co dzień, na planie. Są troszkę jakby odklejeni od rzeczywistości, mi się wydaje. Żyją w swoich wewnętrznych światach. To czasem sprawia problemy jakby w komunikacji, ale z drugiej strony jest bardzo ciekawe i na pewno dzięki takim ludziom świat jest bardziej kolorowy. Najbardziej, wydaje mi się, interesujący producent tego filmu, rzeczywiście charyzmatyczna postać, Jacek Samojłowicz. Powiedz, dlaczego skończyłeś tak nędznie na śmietniku, taki wielki aktor sławny? Zagrałem w filmie Xianę i później splajtowałem. Nikt mnie już nie brał do żadnych filmów. Wszystko przez tego Samojłowicza, tego producenta. Powiedz kolegom swoim przestrogę, aktorom. Nie grajcie w filmach Jacka Samojłowicza, bo tak skończycie. Dzięki. 10% zniżki, warto korzystać. Wreszcie na swoim miejscu się czułem, jako żebrak. Po prostu dostawałem za nic pieniądze. Siedziałem, wrzucałem. Było fajnie. Chyba zasłużyliśmy na swojego pokoju. Na świeżo. Dawałem sobie w żyłę na świeżo. Kompletna improwizacja. Nie wiedziałem. Pokazał mi reżyser. Ej, weź tą kamerę. Ej, kurwa, odejdź stąd, z tą kamerą. Stąd, zwariowałeś w ogóle. Kurwa, odejdź z tą kamerą stąd, kurwa. Decyzja o przyjęciu tej roli. Zapraszam widzów na film. Niestety, nie mogę zdradzać niczego. Oprócz tego, że jest bardzo zagmatwany i dziwaczny i na pewno zmusi do główkowania widza. Szacuneczek szefowo Kosmateusz z tej strony. Witaj, Deus Meus. Zaszło nieporozumienie, Ennet Due. To wszystko. Dziękujemy. Już możesz ściemniać.